Pan prezydent Kaczyński za dużo dał młodym ludziom i dlatego poszli głosować na Tuska. To dla mnie to on razem z Ziobrem powinni siedzieć, no. Na emeryturze więcej. Teraz druga strona barykady jest. Kaczyński. To jest mąciciel. On mąci wszystkich. On od ludzi buntuje. Jednych od drugich. Niepokój posiał. Ludzie się kłócą. Dziad zrobił swoje. O, co dziad chciał? Ci zrobił swoje. No tak ci krzywdę zrobił, co? No, dobrze mi. Co ci zrobił? Ubek. A co ci powie, co ci zrobił złego? No. Panowie, już po wyborach to może teraz... Teraz powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Z kim? Ja go kocham. Kogo? Kaczyńskiego. Naprawdę? O. Przegrał znowu z Donaldem Tuskiem? Jakie przegrał? No jakie przegrał? Jak ma wygrali no, wybory. Wygrał wybory, a nie wygrał wybory, a wypierdzicie takie głupoty. Nie, no bo no, musi tak. Oddać władzę opozycji. No to nie wygrał. Opozycji musi oddać. A skąd jeszcze odda? Pan zobaczy, co będzie. Ale nie ma większości w Sejmie, musi oddać władzę przecież. Nie musi oddać władzy. Zabierze sobie i będzie dobrze. Kaczyński jest wierny i chciałby być dobrze, a Tusk to jest diabeł opętany ogonem diabła i tylko go kusi diabeł do złego i tak będzie, że niedługo puszczą ten atom bijący, palący i będzie koniec kapota po nas. Ale tu pani namalowała. Tak. Jarosław Kaczyński, no niby wygrał te wybory, ale tak naprawdę przegrał, kolejny raz przegrał z Donaldem Tuskiem, no bo będzie musiał oddać mu władzę w Polsce. Co dalej z prezesem PiS-u, czy Jarosław Kaczyński powinien już dać sobie spokój z polityką i przejść na emeryturę? O tym dzisiaj w komentarzach. Adam Feder, zapraszam. A o prezesie Kaczyńskim dzisiaj. Czy powinien dać sobie spokój, już odejść na emeryturę, czy... To dla mnie to on razem z Ziobrem powinni siedzieć, no. Na emeryturze w więzieniu, tak naprawdę. Prezes Kaczyński. Tak, prezes Kaczyński, Ziobro też powinien siedzieć. A za co powinni siedzieć? Bo to za tak... co? Za różne ustawy, które w nocy przychodziły i tak dalej. No każdy wie chyba za co. A pani uważa, że prezes... Niewinność powinni siedzieć. To jest mąciciel. On mąci wszystkich. On od ludzi buntuje. Jednych od drugich. Niepokój posiał. Ludzie się kłócą. No ale wydaje się, że przegrał te wybory. Będzie musiał oddać władzę. Ale wiecie pan, jakim ciężko. Oddać? Na pewno. 8 lat to już powinni się zmieniać, obojętnie kto by nie był, chyba żeby złotem siali, a tak powinni się zmieniać. Czyli co, a prezes Kaczyński na emeryturę, mówi pani, i co? Idzie na emeryturę, niech się odpoczywa, niech ludzi nie buntuje. No dobrze, dziękuję. Niech będzie spokój, bo wszyscy ludzie pragną spokoju. Myśli pani, że jak prezes Kaczyński odejdzie na emeryturę, to nastanie spokój i pokój? Jak jest jeden mąciciel, to te drugie ludzie, przecież pan widzi, on takie różne głupoty gada i te ludzie z boku mu wszyscy wierzą. Oni by go po nogach całowali. Przecież to jest nienormalne. Powinni te ludzie trochę zacząć myśleć. Wykształceni ludzie są przecież. To powinni myśleć na swój sposób, a nie na sposób starego, takiego, no i innego jeszcze. Przepraszam, ja za dużo powiedziałam. Do śmierci jak Kaczyński. Niech pani takich rzeczy nie ma. Pytam, czy już powinien oddać władzę, no bo przegrał jednak te wybory. Ja panu powiem, tak jak Kaczyński jest starszy, ale takiego polityka nie ma, jak jest Kaczyński. Ludzie, niech ludzie nie narzekają. Biorą mi trzynastkę. A po co pani bierze czternastkę i trzynastkę? Bo to jest zwrot mojego podatku, który mi zabierają. Podatku, pani weźmie pod uwagę podatek i ten zdrowotny. Każdy płaci, proszę. No ale przegrał te wybory już prezes Kaczyński. No, musi oddać władzę. PiS wygrał, proszę. Ale co to za zwycięstwo, jak władzę trzeba oddać? A może jeszcze dojdą do porozumienia? Nigdy nie wierzę, że nie. Żartuję z kim nie do porozumienia. Śmieszne, to byłoby po prostu, by się nie zaszmacili. Tragedia. Ja pytam, czy już prezes Kaczyński powinien dać sobie spokój z polityką? Oczywiście, że tak. Czy prezes Kaczyński już powinien dać sobie spokój z polityką i odejść na emeryturę, czy co pan uważa? Powinien odejść, tak jest. Myślę, że to nienormalność, powiedział Tusk. No ale to jest... Ten Kaczyński skończył oczywiście, jak najbardziej. Dziad zrobił swoje. Co dziad chciał? Ci zrobił swoje. No tak ci krzywdę zrobił, co? No, dobrze, co ci zrobił? A co ci powie, co ci zrobił? Co ci zrobił? No weź pan sobie strzelić tą emeryturę 13, co pan ma za darmo. Bardzo dziękuję, dzięki serdeczne. To jest 21%. Za Rolexy, dziękuję bardzo. No to czemu źle? Ale już po wyborach, panowie, już po wyborach to może teraz... Teraz powinniśmy się łączyć, a nie dzielić. Z kim? No Donald Tusk powiedział, że będzie łączyć Polskę teraz. No chyba pan żartuje. Powiedział. No to panie, a kiedyś co mówił?
i pan tu wierzysz mu? Ale czy prezes Kaczyński powinien już odejść, dać sobie spokój, czy dalej? A dlaczego miałby? No bo przegrał znowu. No to co z tego, że przegrał? Ale nie przegrał, no. Bo wygrałby wybory. A to wygrał, ale przegrał, no bo musi oddać władzę. No przegrał, no do panie. No. Kto był drugi? No Donald Tusk, ale no, jednak panie, będzie władzę panie, sprawować. To wygrał. A nie, że ten drugi wygrał, bo ten był pierwszy, tak? No, no ale no nie no, będzie rządzić, panie, musi oddać panie, władzę. No, to... Ludzie myślą dziwnie. No. Proste. Dali głosy na Hołownię, na inne partie, bo myśleli, że to będzie co innego. A dobrze mówili, że jak się oddaje na Hołownię, to będą głosy na Tuska. Wiadomo było, że do Tuska pójdą. No i co? To... Pan wierzy jeszcze, że prezes Kaczyński odbije się i tu no, pewnie, prawica że... dzięki niemu jeszcze no, będzie rządzić. Tak, śmiało. Prawica. Życzę im powodzenia. Czy prezes Kaczyński już powinien odejść na emeryturę? No po tym, co zrobili z tym krajem przez 8 lat i to, że cudem nas nie wyprowadzili z Unii, to jest, to już absolutnie on powinien zakończyć karierę. Mam nadzieję, że sam to wie. Aha, no dziękuję. Pani te... Uważam, że powinien pan Tusk odejść. Ale jak on ma odejść, jak on teraz premierem zostanie przecież jaki cztery... Jaki to premier? Wszystko sprzedawane, wszystko niszczone. No, to jest godny pożałowania, taki człowiek, że jest na stanowisku. Ale prezes Kaczyński przegrał jednak wybory z Donaldem Tuskiem teraz nie, i... Nie przegrał, nie przegrał, nie przegrał, tylko wygrał. Wygrał, wygrał, ale przegrał, no musi oddać władzę. Nie, nie, nie przegrał, nie przegrał. To, nie przegrał, bo więcej miały głosów. No, ale musi oddać władzę. Nie, nie musi, wcale nie musi. Nie musi, nie musi. To jest człowiek solidny, co no, obieca, to da, no, a nie jak ten. Nie pan musi. Zobaczy, co ale będzie. Ale nie ma większości w Sejmie, musi oddać władzę przecież. Nie musi, nie musi, nie musi oddać władzy. Dobierze sobie i będzie dobrze. Nie on dobierze, w Sejmie jest koszmarnie, potem będzie prezydent. No ale on już teraz do opozycji przejdzie, już władzę Donaldowi Tuskowi odda. O nie, broń Boże, nie Tuska. Broń Boże, broń Boże Tuska. Mieliśmy już Tuska i co było? I co było? Głód. Jak on przejmie władzę, to będzie tragedia. Co wtedy z prezesem? Czy dalej powinien rządzić prawicą, czy jednak już... Nie, nie, nie. Przecież wygrał, jeśli chodzi o liczbę osób, wygrał. Ale opozycja ma ponad 50%, a oni mają 30 kilka. No. Rządu nie może stworzyć jakby sam, no, tak? Czyli no, a o to chodzi, wie pani, w wyborach, żeby... Nie, 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 to... Nie, ja uważam, że dalej powinien rządzić. Tak jest, ja tak samo. Tak, no ja tak samo. No dobrze, to dziękujemy. Czy prezes Kaczyński już powinien dać sobie spokój tak. I na emeryturę odejść? A tak, dlaczego? Tak. Od dawna. Ale dlaczego tak powinno być? Niech bo pani... się nie nadaje do polityki, proszę no to pana. Wszyscy mówią właśnie, żeby został jeszcze i że... Jeszcze po taka... co? Żeby jeszcze więcej burdelu narobił? Niepotrzebny większy, absolutnie. Pan prezes Kaczyński? Tak. No, tak. Ale... no teraz już oddaje władzę. Nie oddaje na razie, jeszcze się broni. Nie wiadomo, co wymyśli. Myśli pani, że coś... Byłabym taka do końca pewna. No ale jak może nie oddać władzy? Pan, proszę pana, teoretycznie nie może. A w praktyce to konstytucja jest łamana od 8 lat, więc nie zdziwiłabym się, gdyby znalazł niekonwencjonalne rozwiązanie. Ale babka ta ruda wypowiada się tak, całkiem... No ale wie pan, no opozycja ma większość, tam 50 kilka procent. Widać, że jakaś chyba bardziej wykształcona, nie? Czy prezes Kaczyński powinien odejść i dać sobie spokój z polityką? Nie, nie powinien jeszcze. A dlaczego właśnie? No przegrał wybory. Się podoba, jak on jest. No ale przegrał... Ja go kocham. Kogo? Kaczyńskiego. Naprawdę? O. Przegrał znowu z Donaldem Tuskiem? Jakie przegrał? No jakie przegrał? Jak ma wygrali wybory. Wygrał wybory, a wypierdolicie takie głupoty. Nie, no bo no, musi oddać władzę no, opozycji. No to nie wygrał. Opozycji musi oddać. A skąd jeszcze odda? Jeszcze jest 2 lata prezydent. To dlaczego ma oddać? No bo Tusk ma większość w Sejmie opozycja. Tego, a powiedz mi, jaką ustawę zrobi, jak będzie prezydentem Duda. No powiedz jaką. Przejdzie jakaś ustawa? Bo ja twierdzę, że nie. No ale premier będzie Tusk, no. No i tylko premierem będzie. Już był. Już swoje zrobił swoje i ludzie powinni wyciągnąć wnioski. No dobrze, ale... Nie chcę nagadywać ani tak. Ale prezes Kaczyński jednak przegrał te wybory. Z tym Kaczyński wybory. A co by Tusk zrobił bez tych przystawek ubeckich? Czy prezes Kaczyński, no skoro będzie musiał oddać władzę, no to jednak... Jeszcze przez 2 lata. No widzi pan. No i co, o czym tu mowa? No. Tam nieładnie się panu prezesie tutaj młody człowiek. Czyli trzeba mordę trzeba wziąć. Dlaczego ludzi za twarz trzeba wziąć? Bo nie myślą, nie znają historii i popierają Niemców. No ale to przecież to Polacy są. Jacy to Polacy? Nie tacy Polacy jak ja Niemcy. Czy prezes Kaczyński powinien już dać sobie spokój z polityką, odejść na emeryturę, młodszym dać? Dlaczego odejść?
Jak jeszcze chce rządzić, niech rządzi, jak dobrze rządzi. Ale przegrał. A młodzież co rządzi? Młodzież zasrano rządzi. Ale teraz tak poprowadził tę kampanię, że jednak PiS przegrało. To ludzie poprawili tą kampanię, to ludzie są winni, bo sprzedali, sami siebie sprzedali. Ludzie są winni. Ci co głosowali? No pewnie. Ale no, chcieli Donalda Tuska jako premiera, no i będą tak? mieli teraz. To są peperowcy wszyscy, co tak głosowali na Tuska. A prezes Kaczyński, czy już powinien dać sobie spokój, czy... A jak pójdzie, będzie siedział sam, niech już dożyje, dajcie mu dożyć, ludzie. Czemu tak pani narzeka? No ale bo przegrał wybory prezes Kaczyński. No trudno. Ale... Ale pani... Ale żeby nie Kaczyński i nie PiS, to by było... To by nas to już nie było. Byłaby tylko jedna gładź na ziemi. Bo... Pani też za PiS-em? Pani też za PiS-em? Oczywiście. A się panie pokłóciły tu na... Nie pokłóciły się. O prezesie Kaczyńskim. Czy on właśnie... No bo przegrał wybory znowu z Donaldem Tuskiem. To tak nie powinno być i koniec, żeby przegrał. Rządzi dobrze, to nie... Nie powinno być tak, żeby przegrał. Rządzi dobrze, jak przegrał wybory. Nie, on przegrał. Myśmy przegrali. Musi teraz oddać a władzę. A Tusk zobaczy pan, co niedługo będzie. Młodzi będą jeszcze chleb z solą jeść. Aha. Nie będą mieli kawałka. I żeby jeszcze mieli. To dlaczego ten prezes Kaczyński no, nie może wygrać z Donaldem Tuskiem? To już któryś raz nie może wygrać. Ten jak podkręca te bawy. I chciałby być dobrze, a Tusk to jest diabeł opętany ogonem diabła i tylko go kusi diabeł do złego. I tak będzie, że niedługo puszczą ten atom bijący, palący i będzie koniec kapota po nas. Ale to pani namalowała. Tak, bo to już będzie, proszę pana. Czy prezes Kaczyński już powinien dać sobie spokój i odejść z polityki? Dlaczego? To tak jakby wam mówić, czy kiedy dacie sobie spokój. Wierzy w to, co wierzy, ma prawo. W ogóle lewica domaga się tolerancji. Jak ktoś ma inne poglądy, to jakiś jest B. Tamci się skrzyknęli, koalicja nienawiści. No co, no smutne jest, że nienawiść wygrała. A co z prezesem Kaczyńskim dalej? No bo czy już tam ktoś nowy na prawicy powinien się pojawić i pociągnąć właśnie, no może do młodych trochę się pochylić? 35% to chyba nie jest taki zły wynik wyborczy. Pierwsze miejsce to chyba nie jest przegrane. No ale no nie może rządu stworzyć, więc... No nie może, bo powstała koalicja nienawiści. Mnóstwo ludzi nie było na wyborach, poza tym mnóstwo ludzi jest ogłupionych. Poza tym na przykład w ordynacji wyborczej Stanów Zjednoczonych to PiS by rządziło, bo tam są, jak ktoś ma w tych, jak ktoś wygrywa, jest na pierwszym miejscu, to ten rządzi. To nie jest... Żyjemy w Polsce, wiemy jakie są zasady. Platforma to jest 30% z 70%, które poszło do głosowania. To nie jest żadna większość. Niech pan może, panie Stanisławie, jako taki znany wyborca prezesa Kaczyńskiego, zaapeluje do pana prezesa, żeby nie odchodził na emeryturę. Nie ma mowy, żeby pan prezydent Kaczyński odchodził. Nigdy nie odejdzie, jeszcze niech do 120 lat rządzi pan prezydent Kaczyński. Polska go popiera. No i pan prezydent Kaczyński będzie rządził do 110 lat. I ja gwarantuję, on nigdy nie zrezygnuje, bo takiego człowieka potrzeba w Polsce. No i ale jak będzie rządził, jak musi teraz oddać władzę? No. Nie wiadomo. Nie, no, oni przecież już wychodzą teraz i mówią, że tam Donald Tusk ma być premierem. I już pozamiatany. Opozycja ma większość w Sejmie, ponad 50%. Nie 50%, tylko 30 po prostu posłów jest więcej. No nie wiem, bo pan prezydent Kaczyński za dużo dał po prostu ludziom, młodzieży, dlatego poszła za panem Tuskiem, bo dał 800+. Zobaczymy, bo teraz musimy żądać. Pan prezydent Kaczyński za dużo dał młodym ludziom. I dlatego poszli głosować na Tuska. Pana Tuska 1200. Jak dał 800 pan Kaczyński, to pan Tusk musi, jeżeli chce być premierem, musi dać 1200. Jeżeli chce pan być premierem, to musi dać 13, 14 i 15. Jeszcze pan Tusk... 1200, jak pan Tusk chciałby porządzić, to musi dać 1200, czyli musi przebić tamtych i musi jeszcze dać 13, 14 i 15.
Kumacie to? Wyborca, który po prostu jest kupiony. Kto mu da, na tego zagłosuje. Nic innego się dla niego nie liczy. Dostanie 1200 plus tam, kurka, 15 i na pewno już zagłosuje. I będzie zgoda. Będzie po prostu Polacy wyrażą zgodę. No mój Boże, no Boże. Ja przecież nie mówię, ja i szanuję pana premiera Tuska i pana Kaczyńskiego. Tu nie ma, że ja będę przeciw niemu. Wola jest siły pana Boga. Będzie pan Tusk, no to będziemy, będzie rządził, będzie dobrze. Będzie pan Kaczyński, będzie dobrze. No ja tylko bym chciał to, żeby pan Tusk dobrze kierował krajem, żeby dobrze dobrobyt był, żeby jeszcze pokazał, co jest kało. Już teraz jak pan jest, to kało oddadzą pieniążki po prostu Unii Europejskiej dzięki panu premierowi Tuskowi i będzie dobrze. Będziemy bogaci, trzy razy bogaci, jak byliśmy. To pan zaraz się tu wyborcą Koalicji Obywatelskiej zaraz. Boże, nie, to i to. Ale jeżeli pan premier Donald Tusk będzie dobrze rządził, to będzie pan chwalił premiera Tuska? No to chyba tak należy. Jeżeli się dobrze rządzi, to i dobrze będzie kraju. No. Kaczyński przegrał wybory. I bardzo dobrze. Co teraz z nim będzie? Pójdzie na zasłużoną emeryturę. Z kotkiem będzie łapał myszki. Kotek chyba, czy no, prezes? Kotek. Kotek będzie łapał myszki, będzie się z nim bawił. Cieszę się, że duża była frekwencja i tak było młodych ludzi dużo, bardzo dużo. I może ci ludzie obudzili się wreszcie, bo ja uważam, że to dobrego by nic nie dało, gdyby PiS dalej rządził w kraju. Najbardziej się, wie pan, czego bałam? Że wyprowadzą nas z Unii, że będziemy w kagańcach, nie będzie nam nic można było powiedzieć. Ja mam dwoje małych wnucząt. I to nie o siebie ja walczyłam, absolutnie, bo to ja to już jestem, wie pan. Ale walczyłam, żeby o lepsze jutro dla swoich wnuków. Niech da ludziom żyć i niech sam sobie żyje jeszcze długo, ale niech da nam żyć, niech się od nas, tak delikatnie mówiąc, od. To co? Odczepi. No tak? No to piszcie w komentarzach, co wy uważacie na ten temat, czy... Dobra, stały punkt programu zaliczony.